Cześć Minecraft kumple, z tej strony Over i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zdobycie łapki w górę, to następny sprawdzian będziecie pisali przy 50 włączonych kamerkach, więc lepiej zostaw łapkę w górę. Przed startem zapraszam was również na mój serwer rgmc.pl. Jest to sieć serwerów, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Są to na przykład survivale, onebloki, bedwarsy, skyblocki i wiele, wiele więcej. Dodatkowo już w ten piątek, czyli 11 lutego o godzinie 18:00 startuje nowa edycja trybu Mega Drop 1.17. Jest to naprawdę bardzo wyczekiwany tryb i bardzo wyczekiwana edycja, więc zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, którzy są zainteresowani. Piątek 18:00, tryb Mega Drop 1.17 start nowej edycji, a jeżeli ktoś nie lubi Mega Dropa, no to wbija i tak na serwer, bo jest tu wiele innych fajnych trybów. Ja was zapraszam na serwer i życzę wam miłego oglądania. Dzisiaj zaprezentuję wam według mnie najlepszego cheata do najnowszych wersji, czyli cheata o nazwie Interia. Tak jak tutaj widzicie, jesteśmy już w głównym menu tego cheata. Ogólnie poradnik z instalacją będzie na samym końcu filmiku, więc jeżeli jesteście ciekawi jak zainstalować tego cheata, ponieważ instalacja jest troszeczkę trudniejsza niż pozostałych cheatów, ponieważ nie jest to zwykła wersja, a jest to wersja Fabric, to możecie sobie przewinąć na sam koniec i tam będziecie mieli wytłumaczone jak tego cheata zainstalować. Aktualnie jesteśmy w jego menu głównym i prezentuje się on następująco, tak jak zresztą widzicie na ekranie. Tutaj możemy sobie jakieś alty robić, Discordy, YouTube i tak dalej. No ale nas oczywiście najbardziej interesują cheaty. Aby przystosować cheaty, musimy wejść na jakiś serwer, więc wbijamy na RGMC. Jesteśmy już na serwerze, jesteśmy na RGMC oczywiście, na który bardzo serdecznie zapraszam. I tak jak widzicie w lewym górnym rogu mamy logo Interii i różne tutaj zakładki, kategorie cheatów, które możemy w każdej chwili odpalić. Rozwijamy je klikając, najeżdżając na początku na któryś z tych cheatów strzałkami. Ogólnie sterujemy strzałkami na naszej klawiaturze. I jeżeli chcemy rozwinąć i zobaczyć jakie są cheaty w danej kategorii, to klikamy strzałkę w prawo. Na przykład movement, klikam strzałkę w prawo i jak widzicie mamy tutaj naprawdę multum rodzajów różnych cheatów. Aby otworzyć inne menu, możemy też kliknąć Shifta, tego pod Enterem. Ja go teraz kliknę i jak widzicie mamy tutaj różne kategorie i klikając prawym przyciskiem myszki w ten taki, nie wiem co to jest w sumie, nie wiem jak to się nazywało w matematyce, no ale klikamy tutaj i mamy różne kategorie. Oczywiście strzałką to odpalamy, prawym tutaj możemy sobie keybinda na przykład dać. No i co? Ja teraz wam pokażę niektóre z funkcji tego właśnie cheata. Tak jak mówiłem wcześniej, pokażę wam teraz kilka bardzo ciekawych cheatów na tym cheat kliencie. I pierwszy cheat nazywa się Boat Fly. Już wam pokazuję gdzie on jest. Jest on w movement i jest on tutaj, mam go już nawet zaznaczonego. Aby ogólnie użyć jakiegoś cheata, to klikamy na niego enter, gdy mamy na niego nakierowanego. No i wsiadamy do łódki, płyniemy, a następnie naciskamy spację. Patrzcie na to. I zium! Jak widzicie, to nie jest żaden fotomontaż, to jest możliwe. Ja tu teraz jestem, stoję tutaj i to jest możliwe. Właśnie latam na łódce, nie wiem jak to jest możliwe. Nie widziałem nigdy latających łódek, ale jakoś autorzy tego cheata to zrobili. Nie wiem jak, ale tak jak widzicie, klikam spację. Ja nie mam flya, to nie jest fotomontaż, ja latam. Nie wiem jak to jest możliwe, naprawdę to są jakieś prawa fizyki łamane w tym momencie, że latamy na łódce. No ale to się da, na tym cheatie da się wszystko, da się nawet latać na łódce. Tutaj widzicie mamy jakąś górkę, dla nas górki to wcale nie jest problem, po prostu płyniemy na nią na zderzenie i klikamy spację. I przepłynąłem. Jest to bardzo ciekawy cheat, jeżeli na przykład przed kimś uciekamy lub kogoś gonimy na przykład na łódce, wtedy po prostu sobie go włączamy, na przykład on jest tutaj i my do niego podlatujemy, on się nie spodziewa wtedy w ogóle co ma robić i panikuje przed klawiaturą, po prostu rozpłakuje się gdy do niego kurde lecimy i jest już po chłopie. Naprawdę polecam bardzo tego cheata, bardzo ciekawy cheat, bardzo ciekawa opcja. Ostrzegam was, że ten cheat, który teraz zaprezentuję, jest bardzo, bardzo potężny i jest on jednym z najlepszych cheatów, jakie w ogóle kiedykolwiek widziałem. I możecie być w szoku, gdy to zobaczycie. Nazywa się to Click Teleport. Patrzcie na to, klikam Click Teleport. Jak widzicie teraz na kursorze, mam takie czerwone obramowanie. I patrzcie, co się dzieje, gdy klikam na to prawym. Patrzcie na tego Steve'a. Niestety nie działa on na zbyt duże odległości, musicie o tym pamiętać. Ale patrzcie, ja się mogę teleportować. O, patrzcie, on ucieka. A ja co robię? Nara. Jak widzicie, uciekam. Ja się teleportuję po prostu. Widzicie, co ja teraz robię? Nie wiem, czy
jesteście w stanie teraz to zobaczyć i to pojąć, co tu się właśnie wyczynia. Tu się po prostu wyczynia magia. Magia Minecraftowa. Nigdy nikt tak nie potrafił, ja tak potrafię. Klikamy prawym i jak widzicie, teleportujemy się na mapie. Na przykład chcę uciec na drzewo. To nie ucieknę na drzewo. O, jednak uciekłem na drzewo, wszystko jest możliwe. Nawet możemy poczuć się jak Tarzan prawdziwy. Skaczemy, klikamy. O, dostaliśmy niestety lipsa, ale... No ogólnie sami widzicie, że ten cheat jest naprawdę bardzo użyteczny, szczególnie do ucieczki lub gdy ktoś nas goni. Chodźmy do tych Steve'ków. Siema Steve'ek. Patrzcie, teraz biję go. On ma motykę, on jest teraz lepszy i on nas goni, on chce nas zabić, ale my się nie damy. My się nie damy zabić. Co tam Steve? Patrzcie, patrzcie jak biegnie. Tresujemy teraz Steve'a, robimy mu tresurę. Chodź tu, patrzcie, idziemy do niego, podchodzimy. I pyk, gdzie on jest? I pyk go bijemy, i pyk, i on nie wie co się dzieje, patrzcie, i uciekamy. On nie wie co się dzieje, on jest zdezorientowany cały i umarł, tak jak widzicie, umarł. Teraz nie goni chyba? Ktoś się nie goni. Tak jak widzicie, teleport klik działa. Steve'y po prostu sobie nie radzą ze mną, gdy na tym wbijam. Patrzcie, patrzcie, biegnie, biegnie, patrzcie, bohater, bohater, bohater wielki. Chcesz mnie zabić? No niestety to nie jest twój dzień na zabicie mnie. No dawaj, no chodź, no, no chodź. No chodź, no dawaj. No i jak widzicie, boi się. Boi się mnie, bo jestem najlepszy na tych cheatach. Naprawdę super funkcja. Następnym super cheatem jest cheat o nazwie Elytra Plus, a raczej opcja o nazwie Elytra Plus. Jak ona działa? Po pierwsze musimy mieć na sobie elytrę, ja już tą elytrę mam i patrzcie na to. Klikamy tak, abyśmy latali i jak widzicie latam, nie puszczam sobie żadnych fajerwerków i sobie latam. Siema chłopaki, ja niestety nie muszę mieć fajerwerków tak jak wy, bo ja jestem VIP. Ja tutaj jestem odporny na wszelkie tutaj działania fajerwerkowe i minecraftowe. No jak widzicie, jestem po prostu nieuchwytny, oni nic mi nie mogą zrobić, latam sobie bez fajerwerków. Możemy tak sobie całą mapę przefrunąć po prostu jak chcemy. Nurkujemy jak jakiś kurde bombowiec, samolot, myśliwiec wojskowy. Tutaj perły jakieś sobie chłopaki cykają, wszystko się kręci, a my sobie latamy bez żadnego problemu, możemy wszystkich tutaj bić, naprawdę. No te cheaty zaskakują wszystkich, super są. Dobra, udało mi się tutaj wylądować. Jeżeli chodzi o pozostałe funkcje, to jest to na przykład speed, czyli każdemu dobrze znany bunny hop. No bunny hop, czyli taki w sumie podstawowy hacks, raczej na każdym antycheacie to jest, znaczy na każdym cheacie jest taki bunny hop. Ja sobie teraz bunny hopuję, jeżeli po prostu jestem szybszy niż inni. Mamy tutaj również zwykłego flya, już go odpalam i wam pokażę. Speed, zwykły fly, czyli fly, sobie latam, tak jak widzicie, siema jak admin. Jestem zwykłym graczem, a czuję się jak admin po prostu, bo jak widzicie latam. Ale Steve, patrzcie jak ja wyglądam, patrzcie. To jestem ja, Alex, kurde, no. Przejdziemy teraz do tego, co każdy lubi najbardziej, czyli oczywiście do combat, czyli walka. O Jezu, nie chciałem jeszcze tutaj sobie wychodzić. Jeżeli chodzi o walkę, no to standardowo mam tutaj takie cheaty jak anti-knockback, który sobie włączę, załączę. Combat info, czyli przydatne rzeczy podczas walki. Patrzcie, w prawym rogu teraz mamy HP i kordy wszystkich ludzi, ale z tego co widzę jest to po prostu zbyt duże i nie będę tego używał. Criticalce, wiadomo, czyli zawsze bijemy kryty. Crystal aura, czyli że jak mamy kryształki, te takie co wybuchają, to będą one nam się stawiały i po prostu buchały. Hitboxes, czyli będziemy bili graczy z o wiele większych hitboxów niż normalnie. Patrzcie, pokażę wam tu na przykładzie jakiegoś typa, który awczy. On awczy, patrzcie na to. Teraz nie mam czyta hitboxes i patrzcie, biję na przykład tutaj i widzicie, nie uderzam go, nie uderzam go. A te, patrzcie, odpalę. Widzicie, uderzam go, bo widać partiklesy. Cheat o nazwie Hitboxes rozszerza nam hitboxy, w które musimy zbić, aby zbić po prostu typa. Kill aura, no, każdy wie, co to jest kill aura tak naprawdę. Każdy wie i każdy używa. Przetestujemy sobie ją w boju. Damy sobie range tej kill aury na 8 kratek powiedzmy. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale no przetestujemy to. Nie wiem, czy jest to możliwe, ale to przetestujemy. Modę damy tutaj multi, czyli że bijemy każdego po prostu wokół nas. No i odpalamy. Dobra, odpaliłem i idziemy. Idziemy. Jestem Steve'em ogólnie, więc raczej ciężko. Patrzcie, tu są Steve'y. Steve'y kontra Steve'y. Zobaczymy jak tam wyjdzie. Nie, no Steve'y są bez szans. Patrzcie, co z nimi robię. Patrzcie, Steve jest setem. Nie, no Steve jest bez szans. No, nie potrafi się być, bo wyjął miecz, no ale zresztą sami widzieliście, co z nimi robiłem. Byli oni totalnie bez szans. Ale nie mogli nic zrobić. Nic zrobić, te Steve. Patrzcie, tam są sety. Może mi się udaje zdobyć. Ale będzie fajnie, będę mógł wam pokazać wtedy lepsze cheaty. Zdobyłem, dobra, nice, to jakiś hub. Jakiś hubi mnie goni, nie, to nie jest hubi, jakiś kurde, jakiś gnój mnie gonił.
No i mam małe problemy, ponieważ jestem Steve'em, tak? Nie mam żadnego seta, no ale sami to widzieliście. Mogę bić z 8 kratek, a nikt ze mną nie ma żadnych szans. Richa też mogę sobie odpalić i wam pokazać. Patrzcie, z ilu kratek będę bił na przykład chłopa. Poczekajcie, znajdę kogoś na AFK. On jest AFK. Patrzcie, ile kratek. Rich, odpalę sobie jeszcze większy. Odpalę sobie 7-kratkowego Richa, patrzcie na to. Rich, 7 kratek odpalony. Muszę tu podejść. 7 kratek. Pamiętajcie, że 7 kratek z tego co widzę nie działa, więc zmniejszymy po prostu do 6 i powinno nam to działać. Już to wam pokazuję. Odpalę sobie tym, bo tamto się jakieś kurde takie zlagowane mi się trochę wydaje tamto. Combat, reach, range 6. O, odpalamy. Odpalamy, odpalamy. No kurde, nie lubię tego menu, bo patrzcie, to mi czasami zjeżdża tak na bok. Widzieliście to? I jak widzicie, 6 kratek jest, bije go z 6 kratek. Bez cheatów tak się nie da. On nie dostaje obrażeń, bo jesteśmy na spawnie, no ale każdy wie o co chodzi. No i to w sumie są najciekawsze funkcje tego cheata, nie będę wam pokazywał reszty, bo reszta jest po prostu znana z innych cheatów. Tak naprawdę na 80% cheatach jest po prostu to samo. Tutaj nie ma chyba już nic takiego fajnego, superowego do pokazania. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcielibyście zobaczyć kiedyś, jak się na tym czycie bije, czyli na przykład z pełnym setem, bo teraz seta nie miałem i tak naprawdę się w ogóle nie biłem, to dajcie znać w komentarzach i zostawcie łapkę w górę. Ja was zapraszam na serwer rgmc.pl. Start trybu Mega Drop piątek 18:00. Wbijamy wszyscy. No i cóż, dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia już wkrótce, siemka. Tak jak mówiłem na początku filmiku, na samym końcu znajduje się instrukcja, jak tego cheata pobrać. Na początku wchodzimy na stronę interiaclient.com, będziecie mieli ją w opisie, i klikamy download. Następnie klikamy installer. Czekamy, aż się tutaj nam wszystko zrobi. Robimy jakieś tutaj rowerki, bicykle, inne takie kurde skomplikowane rzeczy. I pobieramy po prostu interię. Installer, download. Klikamy w następnie to, co się nam pobierze. Czekamy, aż się tutaj nam załaduje. I key. O co chodzi w tym keyu? Po prostu kopiujemy tutaj te takie dziwne cyferki. Klikamy kopiuj i tu klikamy wklej. I klikamy check key. Następnie klikamy wersję, jaka ma się nam zainstalować. My oczywiście wybieramy 1.16.5 i klikamy install. Ja już tego nie robię, bo już to mam zainstalowane i nie widzę sensu, abym miał to robić drugi raz. Następnie podczas wyboru wersji musimy znaleźć wersję Fabric Loader 1.16.5, tak jak tutaj wszystko pisze. No i ją wybieramy i klikamy rozpocznij grę, czy co wy tam macie. No i mamy interię. Dziękuję wszystkim za oglądanie, piona dla was. Pum.